mikrofon. Wiedziałeś, że są? Wiedziałeś, nie? To chcę zadać pytanie. Tutaj może koleżanka. Jak masz na imię? Nazywam się Basia Łopuchow. A skąd do nas przyjechałaś? Z Gdańska. Prosimy o pytanie. Dobrze. Panowie, wspominali panowie wcześniej o strasznej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Pan premier mówił o tym, jak tej sytuacji można było zapobiec, ale przysłowiowe mleko już się rozlało i teraz musimy tej sytuacji zaradzić. Więc pytanie do obu panów. Co w tej chwili możemy zrobić, co mogą zrobić politycy, co możemy zrobić jako społeczeństwo, żeby w sposób humanitarny i jak najbardziej pomocny rozwiązać obecną sytuację z uchodźcami na granicy polsko-białoruskiej? Dziękuję bardzo. Ja bardzo krótko, o tym trochę w jakimś sensie już mówiliśmy obaj w naszych słowach wstępnych, ale ja może ponumeruję jakby te zadania, bo one są rzeczywiście dość proste i niełatwe, ale proste. Po pierwsze, dostarczyć natychmiast pomoc, która jest niezbędna dla tych ludzi, żeby przeżyć. Przestać o tym dyskutować. I to nie może być zadanie dla posła Franka Sterczewskiego. No, bo będą go gonić tam, złapią i uniemożliwią. No, Rafała Trzaskowskiego, już nie mówiąc o mnie, też tam nie dopuszczą, no też, a my trochę gorzej biegamy, znaczy ja na pewno niż poseł Sterczewski, ale to nie jest oczywiście temat do żartów. Znaczy najlepiej byłoby, żeby przedstawiciele władzy, albo może któryś z biskupów, bo on też by został puszczony na pewno przez Straż Graniczną, może niech oni pójdą i po prostu pomogą. To nie zmienia żadnego paradygmatu politycznego. Nic się nie zawali, żaden system, jeśli poda się lekarstwo, chleb i wodę. Druga rzecz, przy tego typu, jak już wspomniałem, słuchajcie, my mamy, na przykład jest taki raport organizacji, która odpowiada za monitoring kryzysów, zagrożeń migracyjnych, etc. My mamy dzisiaj sytuację na świecie, gdzie, i to było 4 lata temu, tak, 4 lata temu ten raport mówił o ponad 60 milionach ludzi gotowych do migracji do Europy z kierunku afrykańskiego i Bliskiego Wschodu i Azji. Że około 60 milionów ludzi byłoby gotowych, czy ma intencję podjąć taką migrację. Mówię o tym nie, żeby kogoś straszyć. Mówię o tym nie po to, żebyśmy zrozumieli, że to jest niewykonalne, żeby pomóc wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują. Mówię tylko o tym, że jeśli ta władza nie jest w stanie wykonać oczywiste proceduralne obowiązki, bezpieczne dla nas w 100%. Jest 30 osób. Pomóc, przewieźć do ośrodka, zarejestrować i rozpatrzyć wnioski azylowe. To jest, każdego dnia przechodzi 5 razy więcej ludzi nielegalnie przez granicę, niż tam jest trzymanych, tylko po to, żeby oni mieli tę swoją polityczną ustawkę. I trzecie, rozpocząć naprawdę profesjonalną akcję dyplomatyczną. Czy to jest Irak, czy to jest Unia Europejska, czy to są państwa równie zagrożone jak Polska, państwa, które odpowiadają za granicę zewnętrzną, lądową Unii Europejskiej, to wymaga bardzo intensywnej, ciągłej pracy. Ale ja się obawiam, znaczy ja nie pamiętam, może wy pamiętacie, to nie jest żart z mojej strony, ale podejrzewam, że Kaczyński nawet nie pamięta, jak się nazywa minister spraw zagranicznych Polski, więc nawet nie sposób go wysłać do tego Iraku. Czy Rafał na pewno wie, bo jest zawodowym też dyplomatą. Słuchajcie, po pierwsze tak, absolutna zgoda, że są pewne kwestie, które nie podlegają żadnej dyskusji, a mianowicie kwestie pomocy humanitarnej i czegoś, co jest dla nas chyba najbardziej fundamentalne, czyli człowieczeństwa. W związku z tym oczywiście, że trzeba zacząć po prostu od pomocy tym ludziom, którzy są w tej chwili na granicy i to nie ulega żadnej wątpliwości. Ale ja chciałem powiedzieć jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy, bo może Donaldowi trochę nie wypada. A mianowicie, słuchajcie, przez te ostatnie 5 lat bardzo dużo się stało, jeżeli chodzi o politykę migracyjną w Unii Europejskiej. Donald Tusk był szefem Rady Europejskiej, ja byłem ministrem spraw europejskich, kiedy ten kryzys wybuchł. I rzeczywiście wtedy Unia Europejska nie była dobrze do tego przygotowana. Dlaczego?
dlatego że państwa członkowskie uważały, że same sobie poradzą, że Unia Europejska nie powinna się w to wtrącać, mimo że w traktacie lizbońskim postanowiono, że to będzie decyzja, która będzie podejmowana wspólnie, bardzo powoli się to działo. Notabene ten traktat, nie wiem, pamiętacie, kto go negocjował? Ktoś pamięta, kto go z polskiej strony negocjował? Brawo, Lech Kaczyński, tak, tylko że zapomniał po tym Jarosław Kaczyński, że jego brat i on przez telefon ten traktat negocjowali. I słuchajcie, dużo się stało, dlatego że Unia Europejska jednak nauczyła się, co trzeba w takiej sytuacji zrobić. Po pierwsze, pojechać do Turcji, bo wtedy był problem w Turcji. I pamiętacie, Donald był wtedy w Turcji i udało się porozumieć z Erdoganem, co nie jest proste, żeby jakoś spróbować na dzień dobry opanować granice. No bo tak, trzeba opanować granice po to, żeby później móc wykonywać te najważniejsze decyzje dotyczące pomocy uchodźcom, czy przydzielać im azyl, czy nie, i tak dalej, i tak dalej. I to mamy. Mamy służbę działań zewnętrznych unijną. Mamy mnóstwo decyzji, które wspólnie podejmowaliśmy, które pomagają nam w tym, żeby sobie radzić z tym problemem. No ale co robi PiS? On używa tego tylko i wyłącznie do spektaklu politycznego. Pamiętacie, jak szczuł kilka lat temu na uchodźców i jak próbował przekonać polskie społeczeństwo, że nas jest nie stać na jakąkolwiek pomoc. Przecież wszyscy wiemy, że ten proces musi być kontrolowany, ale nikt mi nie wmówi, że takie społeczeństwo jak nasze, które się szczyci przede wszystkim solidarnością, które się szczyci tym, że jest wierne pewnym wartościom, że nam po prostu nie stać na pomoc. Już abstrahuję od zobowiązań międzynarodowych. I te instrumenty dzisiaj mamy, wspólnie je mamy. Tylko ten rząd nic nie robi. Z nikim nie negocjuje, nie zastanawia się, jak budować koalicję, jak rozwiązywać problemy. Tylko i wyłącznie się zastanawia nad tym, jakie są dzisiaj badania, co z nich wynika. I w każdej decyzji, czy tej dotyczącej szczepionek, czy tej dotyczącej uchodźców, czy tej dotyczących innych kwestii, które są fundamentalne dla naszego zdrowia, dla naszego bezpieczeństwa, oni nie kierują się zdrowym rozsądkiem, głosem doradców, tylko i wyłącznie tym, co im się dzisiaj opłaca albo nie opłaca. No,